Także i ja bardzo serdecznie witam wszystkich i chcę to moje krótkie takie przedłożenie przedstawić w trzech punktach. Najpierw co się dzieje, potem gdzie, a trzeci moment dlaczego, po co ono w ogóle jest organizowane. Potem panowie zapewne dopowiedzą swoje, ale ja przedstawię to tak, jak widzę tę rzeczywistość. Polska pod krzyżem. Czy to jest dowód megalomanii, że mamy odwagę sformułować jakby w imieniu całego kraju i całej naszej ojczyzny hasło tego wydarzenia? Czy to nie jest tylko diecezja włocławska? Owszem, diecezja na pewno, ale z fundacją Solo Dios Basta to jest ogromna rzesza ludzi. Formuła bowiem tego spotkania jest otwarta. To nie jest tak, że ktoś spoza diecezji nie będzie zaproszony czy nie będzie przyjęty. Zaproszenie zatem jest skierowane do wszystkich, którzy już doświadczyli dwóch ogromnie ważnych dla polskiego Kościoła i polskiego duszpasterstwa wydarzeń. Wielkiej pokuty na Jasnej Górze i ostatnio Różańca bez granic, który przecież rozrósł się do daleko poza granice naszej diecezji. A my tu we Włocławku mamy prawo, by gościć to właśnie wydarzenie i zatrzymać się pod krzyżem. Idziemy pod krzyż, rozjedziemy się w Polskę spod krzyża. Zresztą krzyż w Polsce w tej chwili znajduje się w tak szczególnym momencie dziejów, w tak wyjątkowych okolicznościach, bo przecież trzeba być krótkowzrocznym, żeby nie zauważyć prób znieważenia krzyża, jego wyszydzenia, wyśmiewania symboli chrześcijańskich. Ostatnio nie ma już najmniejszych wątpliwości, że chrześcijanie to jest najbardziej prześladowana grupa religijna w ogóle w świecie, oczywiście nie tylko akurat tutaj. Dla nas, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, krzyż to jest jednak symbol zwycięstwa. To nie było ostatnie słowo Chrystusa, które dokonało się na krzyżu. Trzy dni później zmartwychwstał. Ale innej drogi do zwycięstwa nie ma. To musi być droga, która prowadzi nas przez krzyż. My chcemy bronić krzyża, chcemy zmieniać dzięki zatrzymaniu się pod nim nasze serca, nasze obyczaje, nasze myślenie, nasze relacje z Bogiem i ludźmi. I chcemy to robić tu we Włocławku, ale otwarci na cały nasz kraj. Drugi moment, który podkreślam, gdzie to się dzieje? Właśnie tutaj na lotnisku w Kruszynie, które w 1991 roku było miejscem, gdzie przyjmowała diecezja znowu z Polakami przybyłymi z różnych stron kraju Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja zostawię potem Państwu obrazek z fragmentem przemówienia, cudownego przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego właśnie na lotnisku w Kursztynie. Ale przeczytam jego krótki fragment. Czyż w naszym trudnym wieku XX człowiekiem, który opowiedział się po stronie krzyża, nie był święty Maksymilian Maria Kolbe, urodzony na terenie diecezji włocławskiej, biskup Michał Kozal, czy nie był nim wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja, mamy nadzieję,
zbliża się wielkimi krokami, a przed nim jeszcze ci wszyscy męczennicy obozów hitlerowskich, w których diecezji włocławskiej wypadło zapłacić szczególnie wysoką cenę krwi samych kapłanów. Zginęło podczas tamtej ostatniej wojny ponad 220, co stanowiło więcej niż połowę duchowieństwa diecezji. O tym trzeba przypominać nieustająco właśnie w momencie, w którym te nienawistne różne ataki kierowane są przeciw duchowieństwu. Oni wszyscy wpatrywali się w przebite na krzyżu serce Jezusa i znajdowali nadludzką moc, aby dawać Mu świadectwo życia i śmierci. Serce, które jest źródłem życia i świętości. To serce kryje w sposób ludzki tajemnicę odwiecznej Bożej miłości. Tak, to do tamtego wydarzenia świadomie nawiązujemy. I tu gromadzimy się właśnie pod krzyżem, który jeszcze góruje nad miejscem mordu księdza Jerzego Popiełuszki, bo ten krzyż, który stał na lotnisku, przeniesiony jest teraz w miejsce, w którym wrzucono do Wisły ciało błogosławionego męczennika. A ten teraz przygotowywany krzyż stanie się prawdziwie wyjątkowym przypomnieniem zarówno męki samego Chrystusa, jak i cierpienia, które diecezja włocławska w tak niedawnym czasie podejmowała w imię wierności Chrystusowi i Ojczyźnie. I trzeci moment, brońcie krzyża, wołał Jan Paweł II. Ten krzyż nas jednoczy, a brak krzyża oznacza brak jedności, brak sprawiedliwości, brak wspólnoty. Ten brak jedności i wspólnoty jest klęską Kościoła. Dlatego uważam za niesłychanie ważne hasło, które przyświeca czekającemu nas wydarzeniu. W Niemczech, teraz niedawno podawały to agencje informacyjne, grupa wiernych świeckich w liście do arcybiskupa Berlina apeluje o powrót do nauczania Jezusa Chrystusa, o powrót do Ewangelii, przeciwstawienie się próbom tworzenia Kościoła, który głosiłby naukę sprzeczną właśnie z nauką Ewangelii. Świeccy apelują do biskupa. Dlatego nie ma się co dziwić, że bardzo jestem wdzięczny Fundacji Solo Dios Basta za tę postawę wierności Chrystusowi, za postawę, którą zagwarantowali sobie nasz szacunek, nasz podziw oraz ukazali miejsce człowieka świeckiego w duszpasterstwie Kościoła. Duszpasterstwo to nie jest tylko kwestia i zadanie biskupa, to jest również, a może dziś jeszcze bardziej niż dawniej, problem zaangażowanych ludzi świeckich. Dlatego całym sercem zapraszam w imieniu zarówno Fundacji, jak i Kościoła Włocławskiego do uczestniczenia w tym wyjątkowym i pięknym wydarzeniu w dniu 14 września, czyli w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Rzeczywiście nieopisana jest nasza radość, że tu jesteśmy, że dzieje się, myślę, coś ważnego nie tylko dlatego, że Polska pod krzyżem, ale także dlatego, że właśnie te ataki, których ostatnio jesteśmy świadkami na rzeczy święte w Kościele, na sam Kościół, na kapłanów, wydaje się, że ich celem jest to, żeby właśnie rozbić jedność. Tą jedność między kapłanami a ludźmi świeckimi. I dzisiaj fakt, że przy jednym stole siedzą organizatorzy świeccy i kapłani, jest dla nas znakiem też i celem, że jednym z podstawowych celów tego wydarzenia jest modlitwa o jedność w Kościele,
o jedność między kapłanami i świeckimi, też modlitwa o to, żebyśmy my, świeccy, nie dali się oderwać od źródła życia, jakim są sakramenty Kościoła Świętego. Bo to jest takie największe zagrożenie, jakie my widzimy w tym, co tak z punktu widzenia nas, świeckich, w tym, co się dzieje wokół Kościoła dzisiaj w Polsce. Więc bardzo się z tego cieszymy, że już teraz na tym etapie przygotowań ta jedność jest przywracana w naszej współpracy. Drugie, chcę powiedzieć, że cała historia Polski to jest wielka suma doświadczeń. Potężna, gigantyczna, nieopisana suma życiorysów, męczeństwa, śmierci, wygranych, przegranych przez 1000 lat. I teraz, jeśli te 1000 lat my pozbawimy krzyża, jeśli my tego 1000 lat nie umieścimy pod krzyżem i nie zjednoczymy całej naszej historii, teraźniejszości z krzyżem Chrystusa, to nie wiemy, w jaką stronę nasza historia pójdzie. To stracimy po prostu dostęp do źródła życia. Cała historia Polski pokazuje, że wtedy, kiedy Polska stała pod krzyżem i była wierna krzyżowi Jezusowi Chrystusowi, była błogosławiona. Jeśli wiara w Polsce upadała, to i słabły siły naszego narodu. Więc to jest kolejny cel tego wydarzenia. Chcemy jako skromni jej przedstawiciele zanieść to doświadczenie, o którym się uczymy w szkołach, pod krzyż, żeby to się stało nie tylko tym, czego nasze dzieci się uczą w szkołach i szybko zapominają, ale żeby stały się ich żywotnym doświadczeniem, tym, co ich buduje na przyszłość. A to się może stać tylko z Chrystusem. I druga rzecz to jest tak, że wszyscy Państwo, którzy tego słuchacie, którzy będziecie na wydarzeniu, będziecie je obserwować, każdy z nas dźwiga w życiu krzyż. I to nieważne, czy to są osoby wierzące, czy niewierzące, każdy z nas przeżywa różnego rodzaju cierpienia, dramaty, straty. I teraz, jeśli to wszystko, co jest trudne w naszym życiu, co jest naszym słabością, cierpieniem, upadkiem, jeśli my tego nie zaniesiemy pod krzyż Jezusa Chrystusa, to pozostaniemy na zawsze samotni, sami. I czeka nas rozpacz, lęk, śmierć. Więc chcemy, jako taki trzeci cel, po prostu osobiście, indywidualnie nasze rodziny, nasze życie zanieść pod krzyż Chrystusa, błagając Go i prosząc o uzdrowienie, o łaski potrzebne do tego, żebyśmy byli ludźmi świętymi, po prostu. Czyli modlimy się o świętość i o łaskę wiary dla wszystkich Polaków. To jest to, co my zanosimy i co my chcemy wnieść. I myślę, że to wszystko precyzyjnie i pięknie łączy się ze sobą z tym, co ksiądz biskup mówił. I ja jestem absolutnie przekonany, bardzo głęboko o tym i wszyscy w zespole, że to wydarzenie może przynieść potężne owoce. Jeśli zaangażują się w to ludzie, serca, kapłani, Kościół, to wtedy owoc tej modlitwy może być potężny. Ja bym dodał tylko jedną rzecz do tego, że wydarzenie jest przygotowywane od 2 lat. Jego nazwa powstała 2 lata temu. W tamtym czasie jeszcze nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, że sprawy w naszym narodzie, sprawy związane właśnie z atakami na Kościół tak daleko się posuną, jak jesteśmy dzisiaj tego świadkami. Więc to pokazuje nam, że pomysł stworzenia takiego wydarzenia nie jest pomysłem człowieka. To jest wskazówka na to, że Pan Bóg ma jakiś plan, mimo całej ciemności, która wielu ludzi, wiele serc ogarnia. Pan Bóg zaprasza do tego, żeby pójść ku zwycięstwu przez krzyż. I druga rzecz, od samego początku planowaliśmy ogłoszenie, przypomnienie Polakom o krwi męczenników, o krwi tych ludzi, którzy byli gotowi aż do męczeńskiej śmierci zaświadczyć o miłości do Pana Jezusa, czyli wzięli udział w Jego cierpieniu w sposób nadzwyczajny. Więc dla nas jest absolutnym wstrząsem, potwierdzeniem, przepięknym potwierdzeniem to, że wydarzenie finalnie będzie miało miejsce w diecezji, która jest diecezją męczenników i świętych. Bo diecezja włocławska jest absolutnie niezwykłą diecezją w tym wymiarze.
Więc bardzo serdecznie dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest niezwykłe też, na jaką otwartość i współpracę żeśmy tutaj trafili. U księdza biskupa przede wszystkim, który jest pasterzem tej diecezji, ale też u jego współpracowników. Sprawy w bardzo krótkim czasie musimy w tej chwili nadrobić wiele strat, zaległości czasowych, ale jesteśmy przekonani, że przy tak doskonałej współpracy, otwartości i też wierze w wagę tego wydarzenia, Pan Bóg przeprowadzi wszystko, używając naszych słabych ludzkich sił ku zwycięstwu. Więc bardzo Państwu dziękujemy też za przybycie i prosimy teraz to, co jest najważniejsze w tym momencie. To jest informacja. Chodzi o to, żeby ta informacja o tym, że Polska pod krzyżem będzie miała miejsce jako szczególny akcent w tym roku świętowania przez cały Kościół Święty w Polsce, Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, że będzie miała miejsce we Włocławku, w diecezji Męczenników i Świętych, że tutaj możemy się zgromadzić i możemy doświadczyć czasu, który przemieni nasze serca i umysły. Wierzymy w to głęboko. Ja myślę, że wiele osób, które wzięły udział w wydarzeniu w Wielkiej Pokucie czy w Różańcu do Granic, wielu, no my żeśmy takie świadectwa otrzymali, pisemne i słowne, od bardzo wielu ludzi, że było to coś, co w ich życiu stało się szczególnym znakiem, umocnieniem, takim momentem, od którego wyruszyli z większą siłą znowu, żeby pokonywać trudy życia, ale też służyć Kościołowi z wiarą w to, że Pan Bóg jest w nim obecny. Więc zapraszamy Państwa i prosimy szczególnie o to, żebyście użyli Waszych możliwości, środków, żeby temu wydarzeniu błogosławić przez Waszą pracę, żeby je ogłaszać i prosić też, żeby ten łańcuch informacyjny szedł dalej, żeby kolejni ludzie się dowiadywali, aby nas jak najwięcej tego dnia mogło znaleźć się na lotnisku Kruszyn. Drodzy Państwo, miejsce to jest niezwykłe, tak jak powiedział ksiądz biskup, przede wszystkim uświęcone obecnością Jana Pawła II, bliskością śmierci męczeńskiej księdza Jerzego, ale też to, co jest niezwykłe, jest to miejsce, które może pomieścić w zasadzie każdą ilość wiernych, można powiedzieć. Czyli nawet przy najbardziej restrykcyjnych traktowaniu terenu mogłoby ono zmieścić spokojnie milion wiernych, więc nie stawiajmy Panu granic, Panu Bogu. Zapraszamy wszystkich, dla każdego znajdzie się miejsce pod krzyżem we Włocławku w tej świętej diecezji. Chodzi o to, żeby nie tylko było jedno wydarzenie centralne, na które może przyjechać ogromna, ale jednak zawsze ograniczona liczba ludzi. Natomiast była myśl, żeby zaprosić wszystkich wiernych polskich do tego, żeby w łączności duchowej z tym wydarzeniem przeżywali je w swoich domach, parafiach, wszystkich tych miejscach, gdzie się znajdują. Bo takie doświadczenie mamy z organizacji Różańca do Granic, kiedy dosłownie na tydzień przed wydarzeniem napisaliśmy jedno zdanie na stronie internetowej, że wszyscy, którzy chcą, mogą się włączyć w to wydarzenie w miejscach, w których żyją. I w ciągu tygodnia zgłosiło się ponad 300 punktów z całego świata. Od Kambodży po Stany Zjednoczone. Dla nas to było ewidentne działanie Ducha Bożego, który zapraszał ludzi do wspólnej modlitwy na całym świecie. I więc idąc za tym doświadczeniem, tym razem też kierujemy takie zaproszenie, ono będzie jeszcze bardziej wyraźnie zaznaczone w najbliższych dniach na stronie internetowej. Kierujemy takie zaproszenie do wszystkich, absolutnie wszystkich Polaków na całym świecie, do tego, żeby tego dnia łączyli się z nami w modlitwie, żeby przez stronę internetową zgłaszali ten punkt, to miejsce, czy to parafię, czy to kościół, czy gdziekolwiek są i żyją, i przedstawiali nam program tego dnia, który chcą realizować, na przykład godzinę mszy świętej, czy modlitwę, którą planują, i my to będziemy umieszczać na naszej stronie. Wtedy inni ludzie mogą sobie wybrać takie miejsce i mogą dołączyć do tej modlitwy. Więc jak najbardziej to jest bardzo ważny aspekt tego wydarzenia. I też tak naprawdę ksiądz biskup jako pierwsza diecezja w Polsce włączył się w wydarzenie Polska pod krzyżem w takiej łączności duchowej, i z tej łączności duchowej właśnie wyrasta dzisiaj wspólna organizacja tego wydarzenia. Tak, my mamy w tym kontekście też nadzieję, że inne diecezje, ich pasterze zastanowią się nad tym, żeby pójść śladami księdza biskupa Wiesława i zaprosić swoje parafie, swoich księży proboszczów do organizowania nabożeństw tego dnia ze szczególną intencją łączności z wydarzeniem centralnym, ale też
ze szczególną intencją udania się potem pod misyjne krzyże, pod krzyże, w które zostały postawione, żeby tą ziemię uświęcić, żeby ją zaznaczyć i że ta modlitwa będzie płynąć z wielu, wielu serc, z wielu punktów, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, tam, gdzie polskie serca biją. Ja może jeszcze jedną rzecz dodam. Jeśli Państwo podróżujecie po krajach zachodnich, to na pewno zauważyliście, że dzisiaj krzyże, figurki, a także same kościoły stają się miejscami, które są albo zaniedbane, albo opuszczone, albo stają się atrakcją turystyczną. I to jest pewien los, który może nas czekać, jeśli pozwolimy sobie na niewiarę. Teraz chcemy właśnie te miejsca, które zawsze były bardzo ważne dla nas ze względu na nabożeństwa majowe, czerwcowe, były zawsze bardzo ważnym znakiem, symbolem naszej przynależności do Kościoła katolickiego. Chcemy, żeby te miejsca stały się właśnie takimi punktami modlitwy, tymi punktami światła, które będą się tego dnia rozpalać i rozjaśniać. Właśnie krzyże przydrożne na granicach wsi, krzyże w miastach. Więc prosimy Państwa, przypomnijcie sobie o krzyżach, które są blisko Was i tego dnia stańcie tam wspólnie z nami na modlitwie. Zanim to przekażę głos, dalej bardzo prosimy o zapisywanie się na to wydarzenie. Oczywiście jest ono absolutnie otwarte, nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób, natomiast osoby zapisane otrzymają wejściówki i będą mogły być w bliższych sektorach znajdować się. To jest bardzo, jakby myślę, że warte tego wysiłku, żeby się zapisać. I druga rzecz, nam to pozwoli uzyskać jakieś wyobrażenie o tym, ile osób możemy się spodziewać. To jest bardzo ciężko przygotować wydarzenie na nie, czy 100 tysięcy, czy milion osób. To jednak trzeba wiedzieć wcześniej, więc bardzo prosimy, apelujemy do wszystkich o to, żeby kontynuować zapisy, zgłaszać wyjazdy, autokary, też wyjazdy indywidualne. Ja osobiście uważam, że dla Polski, dla naszego kraju, to jest nasza matka, to jest nasz kraj, nasza ojczyzna, że dla Polski nie ma innego wyjścia nad zatrzymanie się pod krzyżem, bo krzyż to jest miejsce pojednania, krzyż to jest miejsce przebaczenia. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Łotrem. To jest miejsce, w którym chrześcijanin został ubogacony tym, co Chrystus miał najcenniejszego na ziemi, czyli jego własną matką. Oto matka twoja. Jeżeli chcemy doprowadzić w Polsce, a przecież że nie jest dobrze, to chyba wszyscy wiemy, jeżeli chcemy doprowadzić do przebaczenia, do przynajmniej próby zrozumienia, do rozmawiania z sobą. Musimy wrócić do tych wartości, których krzyż jest symbolem. Dlatego w tym duchu będę mówił tego dnia na centralnym naszym nabożeństwie, bo wydaje mi się, że ta akcja doskonale odpowiada na aktualne zapotrzebowanie, jakie w naszym kraju obserwujemy. I w tym sensie nie ma tu przypadku, tylko w sercu kraju, bo Włocławek jest tak bardzo centralnie położonym, w sercu diecezji, która wydała tych wielkich świętych, największych dwoje świętych XX wieku, świętego Maksymiliana, bo przecież on ma korzenie w Zduńskiej Woli, siostra Faustyna. Jedno i drugie wyniesione na ołtarze przez Jana Pawła II, że właśnie tu nie ma przypadku, tylko to są te Boże plany, Boże zamiary, Boże rysowanie scenariusza dla ludzi wierzących. Bo to jest oczywiście przede wszystkim wydarzenie ważne dla ludzi wierzących, którzy chcą na nowo odkryć, jak ważne jest bycie chrześcijaninem w tym określonym momencie naszych dziejów. Więc tak, planujemy rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11:00.
Chodzi o to, żeby wierni z całej Polski mieli czas, aby dojechać na wydarzenie i dotrzeć do jego miejsca. Dlatego około 11 modlitwą różańcową, potem jest konferencja o odrzuceniu krzyża i cierpieniu, walce duchowej w świecie, która będzie wprowadzać w całe wydarzenie, przygotowywać, pomoże nam zrozumieć, dlaczego się tam znajdujemy. Po tej konferencji będzie przerwa. Po przerwie centralne wydarzenie tego dnia, czyli msza święta, którą ksiądz biskup będzie celebrował, i będzie to taki czas naszego umocnienia się. Prosimy też wszystkich wiernych w miarę możliwości, żeby przyjechali w stanie łaski uświęcającej. Tam będą kapłani, będą też na pewno spowiadać, ale dobrze pewnie by było się przygotować wcześniej, żeby no jeżeli będzie to większa ilość ludzi, żeby nikt nie był no, niegodny w momencie, w którym będzie przyjmował komunię świętą. Później po mszy świętej będzie kolejna konferencja o krzyżu. My nie zdradzamy jeszcze, kto będzie mówił, na jaki temat, bo to ma zostać pewnym rodzajem no, niespodzianki, ale znając te wszystkie mówiące osoby, wierzymy, że będzie to bardzo ważny, dobry czas. Po czym kolejny taki centralny, ważny punkt to będzie modlitwa, w której będziemy oddawać nasze życie Panu Jezusowi i stawiać Jego krzyż w centrum naszego życia, a będzie to wszystko oparte o rozważania męki Pana Jezusa w sposób bardzo niezwykły. Będzie to przeprowadzone, mogę tylko powiedzieć, i myślę, że dotrze bardzo głęboko do wielu serc. Kończymy tą część oficjalną apelem jasnogórskim, w którym chcemy się połączyć też z całą Polską, ze wszystkimi modlącymi się tego w tym momencie, w tym świętym czasie, poprzez ręce Maryi, wzywającym pomocy dla kraju, i później już rozpoczyna się taki czas, w którym część osób pewnie będzie nas opuszczać, ale ci, którzy będą mieli siły i wolę, mogą zostać i pozostać jeszcze do późna w nocy na adoracji nocnej, której owoce i cele, cierpienie, które będzie związane, trudy związane z tym czasem adoracyjnym, będziemy prosić, żeby Polacy oddawali w intencji Kościoła i Polski. Więc zakończymy mszą świętą już z niedzieli, całe wydarzenie nad ranem w niedzielę, która to jest już świętem Matki Bożej Bolesnej, więc zakończenie jest perfekcyjne przez ręce Maryi, która stała pod krzyżem. Tak, chcę powiedzieć, że będziemy też na stronie internetowej umieszczać kolejne informacje, takie techniczne, ważne, o tym, jak się przygotować do tego wydarzenia. To jest bardzo istotne, żeby podjąć pewne przygotowania, zarówno duchowe, jak i takie techniczne. To jest pewien rodzaj wyprawy pod krzyż i trzeba się tego dobrze przygotować. Na miejscu w pewnym zakresie będzie udostępnione wyżywienie. Chociaż jeśli przyjedzie milion ludzi, o których się modlimy, to trzeba będzie się modlić o cud rozmnożenia tego wszystkiego, co zostanie przygotowane. No to wszystko. Jeszcze prosimy o to, żeby zapisywać się też na stronie, na newsletter. Tam będą wysyłane regularnie, mniej więcej co tydzień, informacje bieżące o stanie przygotowań. Ja chciałem jeszcze w imieniu nas organizatorów bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy zareagowali na nasz apel o modlitwę, ofiarowanie postu i cierpienia. Jak pewnie część z Państwa wie, to wydarzenie przechodziło swoje ciężkie, trudne momenty i właśnie ta modlitwa bardzo wielu ludzi, dzisiaj jesteśmy o tym no, stuprocentowo przekonani, ponad 1000 osób na naszej stronie tylko zgłosiło gotowość takiej modlitwy. Ta modlitwa tylu serc zawsze jest wysłuchiwana i chcemy podziękować wszystkim, prosić dalej o modlitwę, tym razem o modlitwę dla przebiegu tej całej organizacji, żebyśmy nie popełniali błędów, żebyśmy dobrze przygotowali miejsce, też żeby wszyscy ludzie, którzy będą brali udział teraz w tych pracach, żeby mieli pokój serca, gotowość służenia Panu Bogu i Kościołowi, żeby tutaj wielkie owoce też z tego wydarzenia popłynęły zarówno dla diecezji włocławskiej, która nas tu gości przyjmuje, jak i dla całego kraju.
I drodzy Państwo, jeśli ktokolwiek z Was brał udział w Wielkiej Pokucie albo w Różańcu do Granic, to drodzy kochani, nie macie wyjścia, musicie także wziąć udział w Polsce pod Krzyżem. To jest pewna droga, na którą już weszliście i teraz, na którą Matka Boża, Pan Jezus zapraszają, żeby ją dokończyć, dojść do mety pod krzyż. Więc natomiast ci, którzy nie byli jakimś niezwykłym przypadkiem pod żadnym z tych dwóch wydarzeń, no to to jest ostatni moment, żeby to nadrobić. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w tym wydarzeniu powiedzieć Panu Jezusowi, że Go kochamy, że jest dla nas ważny, że chcemy Mu oddać całe nasze życie. Ale jest to też takie zaproszenie do wypłynięcia na głębie, bo krzyż jest taką rzeczywistością chyba najtrudniejszą w całym przesłaniu Kościoła, a wiemy, że jest to z kolei najkrótsza i najpewniejsza droga do zbawienia. Więc zapraszamy do tego, żeby pochylić się nad tą tajemnicą, która jest tajemnicą naszego życia, naszego zbawienia. Im bliżej tego wydarzenia, tym bardziej mamy takie poczucie, że to jest wydarzenie, które współtworzą wszyscy wierni, wszyscy Polacy i bardzo potrzebujemy pomocy przy organizacji wydarzenia. Dzisiaj najbardziej potrzebna jest pomoc w rozpowszechnianiu informacji. Tu już Leszek mówił o taką prośbę do mediów przekazywał, natomiast ja też proszę wszystkich Państwa o to, żeby zgłaszali się przez stronę internetową, przez profil na Facebooku z taką chęcią pomocy i ogłaszania i mówienia o tym wydarzeniu. My do wszystkich, którzy się zgłoszą i będą chcieli, będziemy wysyłać za darmo plakaty i ulotki w ilościach nieograniczonych. Więc na przykład jeśli ktoś ma taki plan, żeby oplakatować całe miasto wielkości Gdańska, Wrocławia, Włocławka, no to nie ma żadnych ograniczeń. Zabezpieczymy odpowiednią ilość plakatów, ulotek. Więc proszę Was, zgłaszajcie się, mówcie o tym we swoich wspólnotach, w swoich parafiach, pójdźcie do księży proboszczów, proście w swoich diecezjach, w swoich miejscach o to, żeby organizować wyjazdy, autokary z parafii. Tak na marginesie powiem, że jest rekordzista Różańca do Granic, ksiądz proboszcz, który zorganizował ze swojej parafii 11 autokarów na Różaniec do Granic. I te autokary obstawiły 11 wejść na plażę i stanęły wzdłuż nad Bałtykiem. Więc zachęcamy do tego, żeby ten rekord pobić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Panowie, kiedy przyjechali tutaj do mnie, to wiele mnie nie prosili. Oni po prostu zażyczyli sobie, żeby to wszystko się dokonało. Zapewnili, że dzięki modlitwom wielu wiernych muszą się pojawić dobre owoce. Ja dzisiaj widzę coraz więcej znaków, że to była błogosławiona decyzja. Cieszę się, żeście tę naszą niewielką miejscowość w porównaniu z takimi metropoliami, jakie są w Polsce, żeście odnaleźli na mapie. To dla nas znaczy bardzo wiele, a jestem pewien, że dobre owoce będzie znajdowała cała Polska.